Będziecie to oglądać w jakiś inny dzień. Tak więc dzisiaj kontynuujemy przygodę z Motor Stormem, który no niestety robi się już coraz trudniejszy, coraz bardziej skomplikowany. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy jeszcze 4, kilkanaście wyścigów, albo kilka, nie, bo mamy 4, 4, no 16 daje, około 16 wyścigów. Powiem wam, że będzie wesoło. Mam nadzieję, że to ogarniemy. A, to są te samochody, to nie jest źle. Czyli mi się fajnie jeździła. Pytanie, jak się teraz to się pojedzie. No i tego wygląda tak ciekawie dosyć. No, dalej. I teraz tak, oczywiście od razu zaczęliśmy streama, to będę miał od razu oddzielenie tego, żebym wiedział, jak oddzielić. Co chcemy oddzielić? A, podzielić odcinki. Sorry, że tak późno dzisiaj, no ale... Tak się nażarłem, że powiem wam, prawie przysypiałem. Głośno, co? Widzę już po pasku głośności, ściszymy to bardziej. I tak jest dalej głośno, ale dobra, nie jest aż tak źle. Mogło być gorzej. A, to jest ta trasa. Chciałem powiedzieć, że to jest ta prosta trasa. No. Gra mnie wyjaśniła przed stwierdzeniem faktu. Teraz przestawić na... A właśnie, tu myśmy jakąś nową trasę mieli, nie? Jakoś... A, tu chyba. Tędy. Teraz eksplozję, kurde. Eksplozja smaku. Jezu, tu fajnie się rozkręcili. No to oczywiście, kurna, jeszcze się nie... Jeszcze się, że tak powiem, nie rozgrzałem, a już, kurna, kilka śmierci, nie? Jeszcze okrążenia nie skończyłem. Bo trzeba w lewo chyba jechać, nie? I pamięć nie wiem. Kurde, powiem, że ciężko się tutaj. Fajnie się tym samochodem jeździ, ale on strasznie, kurna, bokiem ciśnie. Bezpieczniej się tutaj już... O wiele bezpieczniej się nim jeździ niż tym większym quadem. Z kładem a samochodem jest bardziej responsywny. Może tak się wyrażę. To wrzuci mnie pewnie po lewy, na lewą stronę. A ja. Przecież. Ten nie zepnie. Typowe. Tam wjechać, kurwa, je łopie, no. Jezus Maria, no. Ale to się robi już naprawdę
tak irytujące i momentami sztucznie trudne, że to się w pale nie mieści. Nie? Ten motocykl, samochód tak naprawdę krzywi mało. I wrzuci mnie znowu na tamtą, nie tą stronę, co trzeba. Nie? Aj, to dużo ma rzeka na tego. Wiem, że tędy chyba lepiej jechać, co? Teraz nie mogę się tutaj za bardzo rozpędzać, bo tutaj zaraz. Lekko otarłem się po prostu, kuźwo, o ścianę już. Nie tylko ja się tutaj rozpierniczam. To jest po prostu masakra jakaś. Ja muszę policzyć śmierć, kuźwa, trzeba wziąć i po prostu najzwyczajniej w świecie, kuźwa, liczyć śmierci, nie? Cześć, Recu. Poczekaj, zaraz zrobię to, 10 przysiadów, tylko daj mi tutaj jeszcze więcej żyć stracić, nie? Ciężarówka szybsza od kurwa tego. Jeszcze jedno okrążenie. Mogę na tym trudnym poziomie zmniejszyć tutaj ilość tych poprawek. Początku ciągle to samo. To tam słychać Recu w ogóle. Jak tam zdrówko. O kurde, nie obróciło mnie. O Jezus Maria. Pacific Rift jest lepszy. No niestety do Pacific Rift to ja nie dożyję. W sensie, że no, raczej, bo nie mam go na płycie. Nawet nie wiem, czy on na płycie wyszedł w ogóle. I Apokalips jeszcze jest chyba, nie? I RC jeszcze. Ale RC to już jest gówno, bo to RC to jest... RC to są te małe samochodziki, nie? No kurwa debil, no! Wyszedł, a wyszedł na pewno. No to niestety nie posiadam, żeby go. Nie posiadam tej gry, żeby móc ją odpalić. No tak. Przed metą, nie? Chcę wam tylko poinformować, że jesteśmy przed metą. Co tu się odjebało? Ja pierdzielę, jakie to jest kurna gówno, nie? Samochód eksplodował na podjeździe, nie? Najgorszy wynik, jaki miałem w tej grze, nie? Kurwa, 11. Ostatnio byłem przeziębiony, a obecnie jestem motorycznie zmulony. A widzisz. Wyszedł, jedyny motor z RC wyszedł tak, tylko cyfrowo. My w ogóle chyba w tym. RC był chyba w PS Plusie. Albo jakoś tak kojarzę.
Mówię, nie ma sensu w tej grze też być coraz pierwszym. Kurwa, to nawet fizycznie nie jest możliwe, żeby tak się samochód obrócił od otarcia się. Ludzie. Kuźwa. Pacific Rift najlepszy. No, kiedyś może sprawdzę. Na ten moment mówię, no motorstorm ma zwykłego muszę przejść, nie? Znowu ten kurwa. Ja wiedziałem, kurwa, że on mnie Ja wiedziałem, że on mnie, kurwa, wypchnie, nie? To wiedziałem, ja to czułem, ja to, kurna... Przeczuwałem, że on mnie, kurwa, tak zepchnie. Ale przeżyłem to. Szkoda tylko, że tracę przez to, kurwa, w chuj pozycji. W cholerę pozycji tracę. Kurwa, drugi raz w tym samym miejscu, nie? Ja właśnie pierwszą styczność miałem z Apokalips, nie? I akurat ty powiem, że mi się bardzo podobał. No bo wtedy tamten arcade miał sens, nie? No tam wiesz, tu wszystko się wala fajnie, tak wiesz. To po prostu moim zdaniem to wtedy było, kurna, rewelka, nie? No wiem, no ja nie znałem wtedy tego, nie? I tej podstawki. Ja zacząłem generalnie od Apokalips, moją przygodę MotorStorma. A tego MotorStorma mam już jakiś czas, mówię, kurde. Patrz, no byłoby ułamek sekundy, nie? Jakbyśmy na tym zakończyli. No tak, teraz będę znowu jestem w kanapce. Oni mnie kurwa blokują. Teraz mnie wyprzedzi i będzie mnie kurwa hamował. No. No serio? Ja pierdolę, no nie wierzę po prostu, nie? Jaka ta fizyka jest spieprzona w tej grze. Już to przecież jest jakaś kurde... Jak samochód, słuchajcie, jak samochód poleci tylko leciutko bokiem, to kuźwa traci w ogóle grawitację, nie? Jak po prostu kuźwa piórko napierdziela, nie? Tylko stracisz przyczepność kuźwa kołami, nie? To już kurna po tobie, no. On kurwa jeździć nie potrafi, ten kuźwa samochód, nie? Ma zero tak, jedzie prosto, to spoko. Jak stracisz przyczepność, jedziesz bokiem, to kuźwa auto po prostu tak po lodzie zapindala, no. Nie jesteś w stanie nawet zwolnić, kuźwa, bo on się po prostu ciągle ślizga. No zobaczcie, to jest kuźwa niesamowita, nie? Nie wiadomo, co to kurwa zrobić, żeby było dobrze. No to oczywiście, kurwa, że ja musiałem się obrócić, nie? Jakie to jest irytujący system, nie? Po prostu nie wierzę. Grając w takie gry na wersji arcade, to aż kurwa tęsknię za symulacją jakąś, albo chociaż lekką symulacją, jak na przykład, kurwa, nie wiem, w Formule 1 chce mi się grać, kurwa. W takim gniocie arcade'owym, nie? Ja rozumiem, że to jest wyższy poziom trudności, ja rozumiem, że to jest kuźwa ostatnie wyścigi, ostatnie podrygi, no ale kuźwa nie zmienia to faktu, że jak gra ma chujowy model jazdy, to po prostu nic z tego nie uratuje już, nie? No, odbija się to auto, kuźwa, od wszystkiego, kuźwa. No idź pan w cholerę, nie? Że to nie było ostatnie okrążenie. Mówiłem wam, że właśnie jakby to kurna było, że gra właśnie ma dwa okrążenia, bo jest trudniej, no to nie, będzie tu bijać. Ciekawe, na piątym poziomie trudności, na ostatnim będzie kurwa pięć okrążeń, nie? Tam się chyba osrał, nie? Oj, matko boska. Generalnie, jakbym chciał teraz wygrać, to nie mogę zrobić żadnego błędu, nie? Przejechać po prostu idealnie, aczkolwiek ja wiem, że... O, właśnie. Oni są zaraz za mną, nie? Pieprzony, kuźwa, rubber banding. Powinien to być zbanowany, kuźwa, w każdej grze wyścigowej. No już, kurde, już auto, kuźwa, ślizga się.
Ja mówię, już tak długo gram w ten MotorStorma, ja już chcę go skończyć, bo muszę go dojść po prostu, nie? On był fajny na początku, jak te właśnie początki się fajnie ogrywało, ale im dalej w las, to kuźwa się zżygać chce, nie? Po prostu mi się kuźwa nie chce w to grać już. Nie patrz, generalnie jestem cały czas, praktycznie całe okrążenie, teraz to prowadzę, nie? A zaraz zobaczycie, co na końcu będzie. Na końcu kuźwa przypierdzielą we mnie, kuźwa, jak w masełko, nie? Kurwa, czajcie? Czajcie to, kurwa! Wy to czajcie! Meta, kurwa! Ja pierdolę, no nie wierzę! Nie no! Ja pierdolę, no kurwa mać, no nie! Nie, nie! Nie, naprawdę, ja będę miał zaraz rage quita z tą grą i ją wyjebie, nie? Po prostu. Noż jaka hamuwa, no! Kurwa, byłem pierwszy, to kurwa się we mnie wpierdolił, samochód kurwa zaczął się obracać, nie, kurwa, wszyscy mnie zaczęli wyprzedzać, kurwa, no. To jest kurwa masakra, nienawidzę gier, która cię kara za to, że jeździsz uczciwie, nie, nienawidzę takich gier. To samo było kurwa z Total Driving, nie, też, próbujesz jechać idealnie, technicznie, gdzie tam tu cię wszyscy wypierdolą, kurwa, jadziesz jak wszyscy cię kurwa wyprzedzają po prostu, nie. Jeszcze jakaś gra taka była, co technicznie się nie powinno jeździć, nie tylko chamsko, bo oni też się chamsko zachowują. No, no, no nienawidzę, nie? O. Naprawdę, jeszcze jedna taka sytuacja, ja tą grę wyjebię, nie? Będzie rage quit i gra jest nieukończona. Kurwa, cztery wyścigi, tam kilka wyścigów przed końcem, nie? Serio. No akurat otoczka gry jest spoko, ale kampania to skandal. Tylko 5 godzin na skończenie. O, to dobrze, to coś dla mnie. Krótka rozgrywka i tyle. Ale nie ma to do siebie, że poziom trudności zalicza mocny. Nagły skok pod koniec. In my opinion robisz błąd, korzystając z tej rampy. Tam za tym fragmentem w kanionie. Oj tam. Uwierz mi, ja tędy jeździłem kurwa od zawsze, nie? I to jest właśnie, już się nauczyłem grać, że nie ma co szukać jakichś fajnych skrótów, tylko jechać tak jak jedzie gra, bo wtedy jak oni jadą nie z tobą, bo nie jadą twoim torem, to zawsze są przed tobą, zawsze, nie? Więc po prostu... Buję jak mogę, nie? Widzisz, jestem ok, jestem pierwszy, nie cały czas, jest dobrze. Tylko wiesz, im uciec nie mogę, no bo jest rubber band, więc są cały czas za mną, nie? Zrobię tylko jeden mały błąd, tak jak teraz na przykład, nie? I patrz teraz. Zobacz teraz, co się dzieje, nie? Patrz, zobacz, patrz. Raz, drugi, trzeci, kurwa, lecą w moje, we mnie, kurwa, we wszystko, nie? I czaisz to, nie? I cały czas, kurna, jest ta sama sytuacja, nie? Cześć, Rafix. I screen, tylko trzeba mieć z kim grać. I oczywiście to koleś cię wyprzedzi i zahamuje ci przed ryjem. Dlaczego? No bo rubber bending. I gra każe NPC-om, czy tam przeciwnikom zwalniać jak cię wyprzedzą, nie? I jest taka, jest coś takiego jak w karbonie chyba, że jak masz kolesia, który musi cię wyprzedzić i każesz mu na przykład ci wyprzedzić, a on nie, pokazać, żeby ci pokazał skróty, gdzie są, to musi cię wyprzedzić. To gra, to koleś dostaje nagle speeda takiego, że po prostu z prędkością światła zapierdziela, nie? I jak dobrze się ustawisz i zjedziesz, zajedziesz mu drogę, to on cię będzie popychał tak mocno, że w pewnym momencie osiągniecie chyba 500 km na godzinę. No. Rubber bending, kurwa, jak znalazł, nie? I uwielbiam rubber bending w grach, nie? Oni są takie absurdy. I to tak tutaj, nie? Że też jedziesz i po prostu oni muszą cię dogonić. Jak cię dogonią, nie? No to muszą zwolnić, żebyś mógł ich dogonić. No i powstaje taka anomalia, że koleś potrafi cię wręcz zatrzymać, bo kurna, tak jak zwykły kurna Sebix w BMC, nie? Jak go raczysz wyprzedzić, to on weźmie, wyprzedzi ciebie, będzie ci hamował przed ryjem, nie? Typowy Sebix, nie? I tak to właśnie w tej grze wygląda, nie? Tak to właśnie w tej grze wygląda, niestety.
I to już było kilkukrotnie pokazane i kilkukrotnie widzieliśmy to na własne oczy. Czy ja widziałem na własne oczy, wy widzieliście na streamie. I oni, zobaczcie, w tym fragmencie oni kuźwa dostają jakiegoś kurna pierdolca, nie? Wszyscy kuźwa, zobacz, no wszyscy kurna naraz, wszyscy są w kupie. Jak w poprzednich częściach było tam, wiecie, co chwilę kogoś wyprzedzasz, nie? I mieli jakieś odstępy między sobą, tak teraz, na tym poziomie, pod koniec gry, to kuźwa ich jest po prostu... Oni jadą, wszyscy jadą w kupie, dosłownie. Cała stawka jedzie w jednym miejscu, nie? I zrobisz tylko mały błąd i jesteś, kurde, nagle w połowie stawki albo nawet na końcu, nie? No bo, kurna, rubber banding. Mówiłem wam, że nienawidzę tego systemu w grach wyścigowych, czy nie? To mówiłem, ale powiem jeszcze raz, o. Słuchaj, kurna... I widzicie, wyprzedził mnie? Zrówna się ze mną teraz, widzicie, ze mną popychał, no bo, kurna, algorytm każe przyspieszyć. A broń Boże, właśnie. Ja się chciałem powiedzieć. A broń Boże. Broń Boże, kurwa. Niech koleś jedzie równo z tobą, nie? I ty skręcaj w prawo, on w lewo. Kurwa, jego mać, nie? I zobaczcie, jechałem idealnie, kurwa. Nie, musiałem, kurde, się zacząć ocierać z jakimś skurwysynem, no. Nienawidzę tej pieprzonej gry i tego, kurwa, rubber bendingu, naprawdę. Żygam tym już, nie? No, jeszcze auto się wypierdoli, a... No i to też zawsze, że w ostatnim okrążeniu auto dziwnie się zachowuje. Ma jakieś, kurwa, nie wiem, coś mu się tam, kurwa, przymula, coś tam, kurde, się odbija nagle z jakiej, kurde, jakbyśmy po galaretce jechali, nie? Albo grali piłeczką, jechali piłeczką ping-pongową, nie? No i zobaczcie, teraz, kurwa, zaczął... Latanie mu się, kurwa, załączyło, nie? Uwaga. Damy radę? Damy radę, kurna. Przemęczyłem to gówno, Jezus Maria. Oto mnie właśnie najbardziej wkurwiało, że tak hamowali na prostej, bez powodu. No to o tym właśnie mówię. Człowiek poznaje nowe słowa branżowe. Który? Na razie tylko grałem w tego i w Apokalips. Apokalipsę grałem już was 10 lat temu, więc nie powiem ci. Na razie gram w to. Jestem zażenowany. I pierwsza połowa tam do 16-17 ticketu było przyjemnie, nie? Teraz to jest, kuźwa, gówno, nie? Teraz to jest przesada, kuźwa, jeszcze te kurna gówniane auta. Mówiłeś, że uwielbiasz. Łatwo, za pierwszym. Ta, no, first try, no hit run, kuźwa. Ja grałem tylko we czwórkę z kolegami jakąś część. No to właśnie w czwórkę, to chyba w RC, tymi moimi samochodzikami. Nie wiem, czy to była czwórka w tym. Za wysoki. Chociaż to i tak nie ma różnicy. I tak tymi samochodami będzie, kuźwa, ciężko się poruszać. No w cztery osoby, no ja rozumiem, nie w czwórkę w sensie. W cztery te. Nie w czwórkę w sensie cztery. czwartą część. No to nie wiem, musisz zobaczyć, czy tam się coś walało, czy była ładna pogoda, bo jeszcze była taka kolorowa, to była właśnie Pacific, coś tam. No w Apokalipsie to się wszystko walało. Tutaj masz, widzisz, takie wszystko brązowe. Wersja Pacific Rift jest taka kolorowa, gdzieś ma na plażach, w ogóle w lesie, coś takiego. Tutaj tam wszystko w takim błocie generalnie, nie? No i jest RC, czyli takie małe samochodziki. Modele samochodzi. No nie, jeszcze ta chujowa trasa, no nie, kurwa, wierzę. To jest najgorsza trasa, bo tu, kuźwa, te samochody po prostu, kuźwa, na ostatnim, oczywiście przed metą, dostają znowu boosta, nie? I jeszcze dostaje, wiecie dlaczego nie lubię też tej trasy, bo ona jest bardzo hopka. Dużo hopek jest i, kuźwa, tutaj po prostu samochód się odbija jak pierdolnięty, no i zobaczcie, no nie mogę skręcić, bo ten się we mnie wpycha, nie? Ja pamiętam, ile żeśmy tą trasę robili? Godzinę? Pół godziny poprzednio? Bo myśmy te takie samochody, wiecie, te też takie z amortyzatorami, ale takie chudsze, nie? No, kurwa, zahamował mnie, nie? Czajcie to, kurwa, on mnie zahamował, nie? Ja już nie chcę w to grać. Naprawdę, chcę to skończyć.
Nie, musimy zacząć o czymś innego, o czymś trochę w dżungli, trochę koło wulkanu, trochę w górach. A, Badzi, no tak. Recuk, no to jest właśnie... To jest Pacific Rift. I ostatni, oczywiście, nie? Cześć, Macie. Od tego momentu przeciwnicy dostają boosta, nie? Od tego momentu po prostu oni zapieprzają jak dziki, nie? Jak dziki w czereśnie. I teraz nagle wszyscy mają boosta, wszyscy nagle jadą tą samą prędkością, czy patrzcie. Oni... Nieważne, czy ja mam... On nawet bez boosta jest prędkość ma taką, jak ja z boostem. Fajne to jest, ale kurwa, już człowiek naprawdę ma dość. Patrz, nie będzie się kurwa spychał, nie? Zobacz. Ja to zaczęło, kurde, przestało prowadzić. Pędzel, kurde, nie ma czasu. Właśnie, na buście gówno to daje. Te turbo nic nie daje w tej grze. Już. Na tym poziomie, na tym poziomie trudności boost to faktycznie już, kurde, gówno warte jest, nie? Tylko na szybsze ruszenie, już nie na to, żeby szybciej jechać. No i teraz patrzcie, jesteśmy drudzy, nie? Wjeżdżamy na prostą drogę i zobaczcie, co się teraz dzieje. Czekajcie, może tylko, żeby nie wpaść na górę. I nagle wszyscy równo ze mną, nie? Tu trzeba hamować, żeby nie wypaść z trasy. Chociaż tutaj teraz ładnie poszło. Generalnie, szkoda, że to nie ostatnie okrążenie. Flatout na 360, ale na PC-cie już nie? Ja Flatouta chyba grałem, ale nie wiem. No kurwa, zobaczcie ty, auto po prostu ślizg zrobiło, kurwa, jakby... O, czajcie to? Zobaczcie, auto po prostu nagle... Jakbyśmy po księżycu jechali, nie? Ostatnie okrążenie, kurwa. Auto po prostu zmienia... O. No tak, ostatnie okrążenie, nie? To gra musi mnie wykurwić, nie? I zobaczcie, siódma pozycja, nie? Będzie jeszcze gorzej, bo teraz się we mnie wbiją ci tutaj, nie? Po prostu ręce opadają, nie? I chuj strzela. Ale jestem... Naprawdę, powiem wam, że nie wkurza was to moje narzekanie, bo ja już zaczynam wrażenie, że to już jest nudne, takie moje narzekanie ciągle. Można powycinać te kwestie i kurwa złożyć tego wrażenia, bądź recenzji. To, że jestem teraz pierwszy, to nic nie znaczy. To zaraz będę drugi, ostatni. Auto zwolniło na podjeździe. Przecież to jest normalne i naturalne. I ja nie lubię, jak oni są po prawej stronie, bo będą mnie spiechać. O. Zobaczcie, no nie mogę kurwa skręcić, bo kurwa jełop się wpierdala mi. O, ho, 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 ho. Poszło. Agresywniejsi, no oczywiście, że są. W sensie, że to tylko gierka. No wiesz, oczywiście, że tylko gierka. Można powiedzieć, nie stresuj się, to tylko życie. Nie stresuj się, to tylko długa kolejka do sklepu. Nie stresuj się, to tylko wojna gdzieś tam za granicą. Nie stresuj się, to tylko coś.
No to tak można gadać wszystko do wszystkiego. Proszę, tylko żeby to nie były kuźwa te badźnie. Proszę, żeby to nie były badzi. Uff, dobra. Nie, też nie lubię tych, no ale. Weźmiemy sukę. Ja tak gadam i mam dobry humor. No dobrze. Okej. Nie stresuj się, to tylko dobry humor. I tak najbardziej nie przepadam za motocyklami i quadami. Powiem tak, motocykle w tej grze są jeszcze w miarę, nie? Bo one są bardzo zwrotne, chyba że w błoto wbijesz, nie? I tak do piachu, więc czym się przejmować? No, racja. Znaczy ja wolę właśnie to z uwagi, że i tak pójdziemy do piachu. Czy tam jest goła baba? Czy mi się wydaje na tym trzecim zdjęciu od lewej? Jezus Maria, jeszcze ta plansza. Czekaj, co za nie. A nie, bo to jest chyba tylko plansza. Co za plansza? Poczekaj sobie teraz. A, dobra, chyba jeździliśmy. Ona jest bardzo króciutka. A, okej, wybuchamy. Miny! Minę! Nie pamiętam, kurna, którędy się jechało tutaj. Panie, że ja w ogóle coś widzę, nie? Chyba no pojebało ich, nie? Na ciemno jak w dupie. Wybuchamy, kurwa, nie wiem z jakiego powodu. W ogóle widzicie jakąś grę? O. Gra wie, gdzie nas wrzucić, nie? W błoto. Akurat w ogóle nie jedzie, nie? A, dobra, już kojarzę tę trasę. Teraz widziałem po prawej stronie, czy na prawą stronę. Ja tu, kurwa, nic nie widzę, nie? Centralnie. Jest tak ciemno. Ja nawet nie znam trasy. To kojarzę, że tu jest to. Coś widzicie w ogóle? Kajko, wyluzuj, to tylko gra. Ale dawno tak długo się nie utrzymywałem na sobie miejscu. Ta gra robi postępy. A, no tak. Kurwa, ostatni byliśmy. Oczywiście musiał się we mnie wbić. To akurat centralnie w tym samym miejscu, nie? I ja pierdziel, ale to jest kuźwa niesamowite, nie? Się akurat wjebał w to samo miejsce, gdzie ja akurat byłem, nie? No kurna mać, no. No bez przesady, tak? Fajna lepa, ja nawet nie wiem, gdzie oni są, kurwa. Nie widzę przeciwników. O, tam są. Nawet 11 jestem. Patrzcie. Tutaj akurat rubber banding dla mnie już nie działa, co? Dziesiąty. Ale już mniej więcej skojarzyłem planszę, więc już jest lepiej. Więc za godzinę będziemy mogli, tak powiem, już być lepiej. Lepiej tutaj poradzimy. Nie, kurwa. Dobra. Jakoś to poszło. I hamuje, kurwa, nie? I będzie teraz się przywali do mnie. No już, 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 już zaczyna. Już, już. Tak, tak, tak. No, 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 no. Jeszcze raz, kurwa, nie? Jeszcze raz, bo za mało mi uderzyłeś.
No odpierdolcie się ode mnie, kuźwa, dajcie mi wygrać, no. Auto, widzieliście co się stało, kuźwa, zatrzymał się nagle. Na sekundę, kuźwa. Z jakiegoś powodu, bo pewnie fizyka zgłupiała. Oczywiście, że tak. Kurwa, wpychać. Dawno we mnie nikt nie wjechał. O, było blisko. Ja nic nie widzę. Nic, kurwa, nie widzę. Nic nie widzę, kurwa. Ta gra jest pojebanie ciężka, ciemna. Nic nie widzę, halo. O tak, ostatnie trzecie okrążenie się zbliża, nie? To teraz trzeba zmienić zasady fizyki, kurwa. A mogliśmy grać, kurde, w coś lepszego, jakiś Dark Souls'y czy coś relaksującego. Nie, kurna. Środo wyścigi, trzeba, kurwa, grać w jakieś. A jednak wyjebał, kurwa, na pół mapy. Dobry jest, co? Oni używają turbo i wcale tak daleko nie odjeżdżają, nie? Oni tylko dostają turbo, jak ja jestem przed nim. Wtedy, kurna, turbo działa aż za dobrze. No teraz, żeby się znowu nie zesrać, kurwa. Tu. Mamy to chyba. Jest, poszło. Uff, ticket zrobiony. Dark Souls? Ciekawe masz pojęcie relaksu. No kurde. Dark Souls są zajebiste. Cześć, Harry Vegas. Jak tam zdrówko? A, bardzo dobrze. Zerwuj się, tylko gra. No, już to słyszałem. Te. No i dobra, mamy zrobione. Jeszcze tylko 3 tikety. O, tu tylko 2 są. I tu 3. Ty, słuchajcie, nieźle. Nie, i bardziej. Jeszcze jakąś gównianą trasę dadzą pewnie. To taką, co właśnie było z tym błotem, z tymi hopkami, kurna. Jakim, kurwa, kanion, słupy. To na pewno, na 100% to będzie, bo to jest najbardziej zjebana trasa dla Badziego. Albo, broń Boże, to wiecie, takie, co było przed chwilą. To ostatnio mieliśmy też takie. Kurde, nie wiem, co to była za plansza. You are against 40 badges. No vehicle advantages. Aha, czyli mamy wszyscy, same badge napierdzielają. Mudfield stage. O Jezus Maria, dobra. To nie wiem, co to będzie za trasa. Ale już, kurde, ciasnota, którą widzę na tym zdjęciu, już mi się nie podoba. Fuel. Ja chyba nawet mam w to. O nie! To jest to gówno, no nie! O ja pierdolę. Dobra, kolejna znienawidzona przeze mnie trasa. Pytanie właśnie, jak się tu jechało? Chociaż nie, nawet nie jest źle, na błocie nawet to nie jadą. Jedź ty, kurna, podpychaj to wszystko. Dziękuję. Znowu trzy. O, mogą tam jechać. Się fajnie ciężarówką jeździło. To jak latają, nie? Dobra, jutro. Tu zaraz będzie prosta chyba, nie? Jeszcze nie. A, tu już jest prosta. No szkurew jeden! Cześć, Rzymierzy. Cześć, Marcinoszka. Patrz, jak się napieprzają, nie? Zwala mnie to, że oni bez, kurwa, tego, bez power-upa potrafią tak szybko zapinać.
No i oczywiście samochód musiał mi się zatrzymać, kurna, nie? No musiał się zatrzymać. Już mnie od kurę. Nie, do ciebie to był. Po prostu do zjebanej gry, która. I kurde, mały podjazd i kuźwa auto się zatrzymuje, nie? Ech, to jest kuźwa bez sensu. Naprawdę, to już mnie męczy. Taką chujową trasę dają. Tymi chujowymi pojazdami. Jedź pan w cholerę z taką, do dupy z taką robotą. Muszę się odbić oczywiście. Odbij się kurno od wszystkiego, nie? Tylko wybuchnie, jak dotkniesz kurwa leciutko ściany. No. Kurna w ogóle podbijaj w ogóle z dupy. To, że się ten samochód na tym podjeździe zatrzymuje, to jest po prostu niesamowite, nie? Serio. Każdy podjazd, słuchajcie, teraz zobaczyliście, że każdy podjazd pod jakąś, kurde, górkę zatrzymuje mój samochód, nie? Mój pojazd. To będzie długa prosta, to żeby zwolnić. Nie, wypadł mi stąd, kurwa, tu ciasno jest. Spierdalaj mi stąd. No patrz, i już kurwa mnie blokuje, za. Chuj, nie wygram tego, nie? Jedź. Aj, kurwa, już by tak nie szans nie miałem, nie? Jak ja nienawidzę tej gry, a szczególnie tej chujowych tras, nie? No, ale zostało mi, kurwa, niewiele, tam 5, tak? 5, kurwa, i finał. 5 wyścigów mi zostało, kurwa, do końca, no. Bardziej w lewo muszę się rzucać. Nie lubię tak jeździć, o właśnie. Chciałem powiedzieć, nie lubię jeździć pierwszy, bo zaraz zawsze wybucham. No kurwa, zaskoczenie. Kurwa, nad. Się nic nie zaskoczyłem się w ogóle, nie? Tym faktem. No, może się jeszcze kurwa podbija, nie? 10 już kurwa. Nie, no naprawdę, ja nie mogę w to grać już. Nie. Naprawdę, jeżeli w grze wyścigowej zwycięstwo twoje zależy od szczęścia, nie od skilla, no to jest zła konstrukcja świata, nie? Naprawdę, to jest kurwa złe programowanie.
tak nie powinno być. Bo tak naprawdę nie czujesz się lepszy w tej grze, tylko czujesz, że masz po prostu pecha, nie? Że aktualnie w grze wylosowałeś złe statystyki, które tak naprawdę od ciebie nie zależą nic. Wtedy tak widzę tę grę. Tam tak fajnie jeździ, nie? Czasami to kuźwa okam dupy potłuc. Już się spycha. Wypierdalaj dziadu kuźwa. Już kurwa z... No patrz. No niby dobrze, nie? Gdyby to było ostatnie okrążenie. To byłoby fajnie. Bez okularów. Kurwa jego mać, wiesz co? Dzięki. Do kurwy nędzy, już mi tak dobrze szło. Aż mi wkurwił teraz. To już było kuźwa chamskie. Dzięki kurwa, że mierzy, naprawdę, świetnie, no, naprawdę, dziękuję ci bardzo, kurwa, dziękuję ci, Omo. Pierdole, no, mi tak dobrze szło, i chuj. Nic kurwa nie widzę. Kurwa, zajebicie zaparkował auto. O kurwa, tu nic nie widzę. O, poszło, kurna. Weźcie spokój. Kurwa, żeś mnie zestresował. Co tam pisaliście? Też cię lofciam, dzięki. To nie gra jest zła, to... Co? To widzowie złośliwi. Oczywiście, że tak. I takie dzieci wspaniale. Nie ma. Anything. No to już piękna sprawa, nie? I teraz tak. Zawsze braliśmy tego, nie? Brałem zawsze do takich anythingów. Tylko nie wiem, jaka to jest trasa, kurna. Czym tu byłoby najlepiej jechać? Z tych wszystkich. Na pewno nie Budgie. Może być ten Rally Car. Nie wiem, chyba Rally Cara weźmiemy, co? Będzie chyba najlepiej. A, jeszcze śpiewanie. No widzisz, zapomniałem, że trzeba jeszcze śpiewać. Muszę w końcu se wynaleźć sposób, by pokazać na scenie fakt i zegar ten, który pokaże nam, ile jeszcze zostało nam różnych challenge, jak na przykład Without Glasses i Voice and
vocal skills online. But now I need to try not kill myself, because this game is hurting me. Ale muszę twardym być, żeby ran otwartych nie mieć. W tejże trudnej gierce, w tej zjebanej planszy, którą robiliśmy chyba godzin naście. Nic już z tym nie zrobię, gorzej gdy nie widzę trasy, bo żeście dali mi without glasses. Ale twardym muszę być i rozpierdzielić system ten. Tak więc teraz bójcie się, bo ja first try zrobię tu. Nawet jak oczy pieką mnie, bo nie widzę świata, żeby dobrze zrobić tu. Wszystkie wyścigi, mam nadzieję, że zobaczę wszystko bardzo dobrze. Lecz ta gra nie daj mi na tyle fanu, co bym chciał. Lecz my teraz róbmy to, gdyż nie widzę, gdzie jadę, bo mnie oczy pieką już. Dajcie chwilę mi. Muszę zrefreszować iSymę. Pozwólcie, że napiję się, bo mnie gardło lekko ssie. Przez to, że denerwuję się, muszę zapewnić sobie se trochę piciu, żeby leciało mi bardziej kurna z dupy bólu. Ach. Dobra, lecim dalej. Niestety nie widzę, co piszecie mi, bo mnie tutaj widzowie skazali tym, że nie widzę nic, gdyż okulary zdjęte me zostały punktem jego, chyba że Mierzego. A do tego wytłumaczyć się nie mogę zwykle, bo muszę śpiewać, gdyż ponieważ Recuch powiedział, że mam nic nie mówić, tylko śpiewająco tłumaczyć się. I wszyscy razem, kudi w gierki się, bo chujowym graczem jest. Wszyscy razem, kudi chujowym graczem jest. I wszyscy razem jeszcze. Teraz wy. To robili, przejeżdżali tu, skakali tam, ale teraz zjebałem to, kurwa jego mać, i w dupie jesteśmy, nie wrócę już tam, na górę, żeby wygrać wam,
musi niestety teraz jechać tak, żeby nie stracić pozycji dłużej. Hej! Nie wiem, co się dzieje tu, gdyż ponieważ ja nie widzę nic. Bez ostrości mej muszę zgadywać, gdzie jechać mam. Tu se wybuchają, tam se tu latają, a ja nie wiem, jadę gdzie. Gówno widzę se. Super. Rewe, kurwa, lacja. Nigdy nie wygram tu, bo wy ciągle utrudniacie mi mój piękny playthrough. Coś tam wzięliście znowu. Niestety ja nie widzę nic. Dobra, chyba okulary mogę se założyć. Już. Cześć, cześć PSX fan. Lepiej, żeby nikt nie dał, zablokuj akcję. Tryb śpiewania i bez okularów toż to masochizm. Ja bym dodał do tego jeszcze tryb tańczenia. Jeszcze przydałby się chórek w tle. Wszyscy razem, kudi kocham MotorStorm. Praise the sun, PSX fan. Rewelacja, nagraj stacji. MotorStormy, piękny, gładki. A ja teraz widzę w HD i doceniam ten piękny widok. Nie to co wy, gracze w Ultra HD. Ja tak doceniam tę właśnie grafikę. I tym pięknym skrótem ja się wbiłem chyba na początek, koniec. Muszę właśnie licznik zamontować, bo ja nie wiem, ile mam już jeszcze śpiewać. No, naprawdę, muszę kurde coś wykombinać. Ktoś z was w ogóle korzysta z tego OBS-a? Macie jakiś pomysł, jak zrobić, żeby takie, jak wy wybierzecie punkty, nie? Że jak wy wybierzecie punkt właśnie śpiewanie tryb, to ja na przykład klikam sobie i żeby się pojawił na ekranie, pojawiła informacja właśnie o tym, że jest brak okularów i że jest na przykład, też to już z dźwiękami to sobie darujmy, nie? Bo to już pewnie za dużo by roboty było, ale wiecie, o co chodzi, nie? Że my wbijamy i na przykład tam licznik jest nawet 5 minut czy coś takiego, nie? I że jak skończymy, to będzie tylu, na przykład taki, to sobie ja sam to ogarnę, tylko żeby to się pojawiało na ekranie. Trzeba by wtedy wziąć przycisk, chyba że tak, zaprogramuję sobie przycisk kolejny. Ale to będzie musiał wtedy włączyć kurny w każdą scenę, cholera jasna, to już będzie problem. Każda scena miała ten licznik. Chociaż dobra, to się. No patrzcie, kurwa, się odbija, nie? No też może nie będzie aż tak źle. Jest to do zrobienia. No szkurwa jego pierdolona mać, no! Musiał na ostatnim kuźwa okrążeniu, musiał to kurwa odjebać, nie? I 12 z 15 pozycji. No i jebał go pies, kuźwa, człowiek już myśli, że kuźwa, udało mu się to zrobić. Nie, kurwa, gra musicie, kurna, wyjaśnić, nie. Jaki to jest, kurna, gniot ta gra, ja pierdolę, no po prostu żyget mi się nie chce, nie. Naprawdę, mam dość.
jest koniec, nie? Tam jest już metro. O kurwa, patrz, nie zmieszczę się. Nie, wygrałem! Kurde, ja wygrałem! 300. Ja pierdyle. Ja myślałem, że ja przegrałem. Jaki to był farcik piękny, żeby wygrać 300 sekundy. Jestem w niebo wzięty, bo właśnie zakończyliśmy jeden tikecik. Zostały nam jeszcze, moi drodzy, dwa ostatnie tiketosy. Wybieramy właśnie 2-0 z 2-1, gdzie mamy tylko 3 eventy. Więc zakładam maksymalnie. Mamy 7 ich tutaj total. Tak więc trzeba to uczcić tym, że wasze zdrowie pijem tu. Ja właśnie wolę PSX fan w taki sposób jechać tu, że walczę ciągle do końca i na samym jego końcu wygrać pięknie ułamki sekund. Teraz se wejdziemy dupę, żeby chociaż miło było popatrzeć na jej wygibasy. Ona gdzieś tu na 100% jest, jak na przykład tutaj. Aczkolwiek powiem, nie wygląda źle, ale mogła zawsze lepiej. Tak więc, moi drodzy, my jesteśmy coraz bliżej nawet tego, że teraz zakończyć powinieniśmy, gdyż ponieważ godzinę gramy. Tak więc żegnam widzów mych, co na YouTubie powtórkę oglądają. Zapewne nikt nie dojdzie tu i nie doceni moich śpiewających umiejek. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia.